Cześć, tutaj Gosia. Dzisiaj mam dla Was odcinek na kręgosłup piersiowy, a raczej na odcinek piersiowy kręgosłupa, o, żeby się nikt nie czepiał. I jest to filmik, który by nie powstał, gdyby nie Wy, gdyby nie Wasze głosy i Wasze komentarze. Z tego, co pamiętam, to były to komentarze na Instagramie, pod jakimś moim zdjęciem się pojawiły, że Gosia, może kręgosłup piersiowy, co Ty na to? Druga osoba podłapała, napisała tak, tak, jestem za. I kolejne osoby podłapały, napisały, że tak, właśnie kręgosłup piersiowy, to będzie super sprawa, więc ja odpowiadam na Wasze potrzeby i dzisiaj nagrywamy odcinek i ćwiczymy razem na kręgosłup piersiowy, który będziemy wzmacniać, będziemy otwierać klatkę piersiową, będziemy otwierać pięknie ramiona i robić wszystko, aby poczuć się fajnie w swoim ciele, bo o to przecież zawsze nam chodzi, żeby się dobrze czuć po praktyce. Zaczynajmy. Zacznijmy sobie dzisiaj od stania, ale nic się nie bójcie, nie będzie nic strasznego. To nie znaczy, że będziemy się ciężko pracować, będziemy pracować bardzo przyjemnie, tak? Znajdujemy sobie jakąś fajną pozycję stojącą. Fajną pozycję stojącą. Jaka to jest fajna pozycja stojąca, powiedzcie mi. Stopy mniej więcej na szerokość bioder, mogą być troszkę szerzej. Ja podobno mam taką tendencję sobie poszerzania bioder przez stopy, zazwyczaj staję trochę szerzej niż biodra, tak żebyście się czuli wygodnie, jak będą trochę szerzej czy węziej, nic się nie stanie. I teraz tak, rozluźniamy sobie ramionka, możemy zrobić trzy kółeczka w górę i do dołu. Puszczamy luźno ręce, rozluźniamy sobie biodra z jednej strony na drugą. Delikatnie ugięte nogi w kolanach, czyli nie mamy sztywnych nóg, tylko są delikatnie ugięte, tak? I z tej pozycji delikatnie zaczynamy się bujać z jednej strony na drugą. Na miękkich kolanach, luźnych dłoniach. Bujamy się z jednej na drugą, z jednej na drugą. Bardzo rozluźniająca pozycja, delikatnie przy okazji nam rotująca kręgosłup, więc delikatnie rozluźniamy i rozgrzewamy ciało. Bujamy się tak, żeby było przyjemnie. Taki luźny ruch sobie znajdźcie w jedną i w drugą stronę. I jeszcze po jednym. I ostatni. Okej. Wracamy. Luźne ciało cały czas. Sprawdzę, wszystko okej. Nagrywa się. Okej. Zaplatamy sobie dłonie za plecami i otwieramy jak najbardziej klatkę piersiową. Łopatki mocno do siebie. Otwarta klatka piersiowa, ponownie stopy są na szerokość bioder, zostawiamy je tak jak były. Delikatnie otwieramy tą klatkę piersiową, delikatnie pogłębiamy to otwarcie klatki piersiowej. Robimy tutaj długi wdech. Na wydechu delikatnie uginamy nogi w kolanach i pomalutku schodzimy do skłonu. Bardzo takiego luźnego skłonu, nie pogłębiamy jeszcze tego mocno, ręce delikatnie za głowę. I z powrotem wchodzimy w górę na wdechu. Łopatki mocno do siebie. I na wydechu delikatnie do skłonu. I jeszcze raz łopatki do siebie. Ręce nas ciągną mocno do tyłu. Może delikatnie uda nam się wygiąć do tyłu. Klatkę piersiową jeszcze mocniej otworzyć. Patrzymy w sufit. I na wydechu schodzimy do skłonu. Rozluźniamy teraz głowę, ręce wyciągamy jak najdalej za głowę, nogi mogą zostać ugięte w kolanach, nie ma problemu, ja też tak czasem lubię zostać. Jeżeli chcecie, możecie oczywiście nogi doprostować, ale mogą równie dobrze zostać tutaj ugięte w kolanach. Łopatki do siebie, dłonie mocno razem i jeszcze jeden pełny oddech. Powoli rozluźniamy ręce, układamy je przed sobą, odkładamy nogi do tyłu i układamy sobie ciało do leżenia na brzuchu. Wsunę się troszeczkę, żeby nie kłaść głowy na ziemi. Ok. I teraz tak, z tej pozycji stopy są nadal na szerokość bioder, czyli nie są złączone i nie są bardzo blisko. Ręce blisko klatki piersiowej i teraz tak, unosimy sobie zgięte w łokciach dłonie i mocno
kierujemy do siebie łokcie, tak jakbyśmy chciały, czy chcieli złączyć łokcie, nie wiem dlaczego mówię jak do kobiet, tak jakbyśmy chcieli złączyć łokcie za naszymi plecami. I unosimy do tego klatkę. Robimy długi wdech. I po malutku wydech schodzimy z powrotem do podłogi. Ręce są cały czas w górze, tylko klatka schodzi. Wdech w górę, łokcie blisko, blisko, blisko siebie, łopatki do siebie. I wydech na matę. Z powrotem w górę wdech. Wydech tu. I jeszcze trzy. Góra. Wydech do maty. Góra wdech. Wydech tu. Uwaga, ostatni raz. Wchodzimy w górę. I zostajemy. Trzymamy tę pozycję. Łokcie jak najbliżej siebie. Jak najbliżej, jak najbliżej. Nogi zostają całe na macie. Możemy je delikatnie napiąć, tak? Też wzmacniamy. Napinamy nogi, łokcie blisko siebie, łopatki do siebie. Trzy, klatka piersiowa w górze, dwa, wdech, góra. O, wydech, rozluźniamy. Luźne bioderka z jednej strony na drugą. Odkładamy sobie teraz prawą rękę do boku. Ona będzie, pokażę Wam najpierw na tej ręce. Czyli odkładamy sobie dłoń do boku, tak żeby dłoń była na wysokości ramienia. Prawa ręka do boku, lewa dłoń przy klatce piersiowej, ramię prawe, zwróćcie uwagę, żeby było całe na macie, jest dociśnięte i jest całe na macie. I teraz unosimy sobie lewą nogę, odkładamy ją za sobą. Odkładamy za sobą, jak nam się uda postawić całą stopę na macie, to ustawiamy całą stopę na macie i albo zostajemy tutaj, albo pobawcie się trochę w tej pozycji. Lewa ręka w górę. I tak jakbyśmy chcieli połączyć lewą dłoń z prawą. Prawa się nie rusza oczywiście, tylko lewa. Tylko lewa schodzi coraz niżej, coraz niżej, coraz niżej. Ale się pięknie wszystko otwiera. Zostajemy jeszcze chwilę. Oddychamy spokojnie, długi wdech. Luźny wydech, ostatni długi wdech i długi wydech. Z powrotem lewa dłoń na macie, lewa noga na matę, idziemy do leżenia na brzuchu i zmieniamy stronę. Lewa ręka do boku, ramię dociśnięte do maty, prawa noga w górę, odkładamy prawą nogę tuż za naszą lewą. I teraz prawa ręka albo sobie tutaj zostaje, albo unosimy ją i ponownie kierujemy w stronę lewej dłoni. I też spokojny oddech. I jeszcze długi wdech. Luźny wydech. I jeszcze długi wdech. I rozluźniający wydech. Powolutku prawa dłoń wraca na matę, jeżeli była wyżej. Lewa noga wraca na matę. Wracamy do leżenia na brzuchu. I teraz z tej pozycji odpychamy się dłońmi od maty. Kolana są szeroko. Wchodzimy do pozycji dziecka. Duże palce stóp razem. Kolana szeroko, biodra odkładamy na pięty, czoło odkładamy na matę, ręce luźno. I teraz tak jak zawsze, może nie zawsze, ale zazwyczaj mówię, żebyśmy oddychali głęboko do brzuszka, czyli brzuszek nam się powiększa na wdechu. Tak teraz chciałabym, żeby skupić tą uwagę wdechową na górnej części kręgosłupa. Czyli kiedy bierzemy wdech, rozszerzamy celowo górne plecy, tak jakbyśmy chcieli rozciągnąć całą górę pleców, tak, na wdechu, a na wydechu z powrotem to wszystko rozluźnić. Spróbujemy. Długi wdech, szerokie plecy. Wydech, rozluźniamy.
Jeszcze długi wdech. Wysyłamy ten wdech do górnej części kręgosłupa. Wydech puszczamy, rozluźniamy. Jeszcze jeden długi wdech. I luźny wydech. Naciskamy teraz grzbietami stóp na matę. Biodra dociskamy mocniej do pięt i pomalutku rolujemy sobie kręgosłup w górę. Rolujemy całe ciało w górę. Do siedzenia na piętach. Z tej pozycji siądźcie sobie wygodnie, czyli pięty mogą iść na zewnątrz, tak jak w moim przypadku. Prawa ręka w górę. Uginamy ją w łokciu, pokażę to tyłem. Prawa ręka w górze, ugięta w łokciu, lewa dłoń delikatnie chwyta za łokieć i stara się przyciągnąć tę dłoń bliżej głowy, łokieć bliżej głowy, a dłoń troszeczkę niżej, tak? Żebyśmy byli tutaj. Jeżeli tutaj nie czujecie wiele i chcielibyście pogłębić tę pozycję, to uwaga, lewa dłoń idzie spod spodu i albo gdzieś tutaj dotykamy się paluszkami, jest super, przybijamy sobie piąteczkę. Albo jak nam się uda, to zaplatamy jedną dłonią drugą i zostajemy w tej pozycji. Uważajcie, żeby tutaj, pokażę to tyłem, pokażę to bokiem, żeby nie wypychać brzucha do przodu i nie robić tego. Mamy prosty kręgosłup, tak? Prosty kręgosłup i delikatnie napięty brzuch. I jeszcze robimy długi wdech. I na wydechu pomalutku rozluźniamy i zrobimy drugą stronę. Lewa ręka w górę, uginamy ją w łokciu. Przy pomocy prawej delikatnie przyciągamy łokieć bliżej głowy. Lewa ręka idzie do tyłu. Coraz niżej, coraz niżej, coraz niżej. Jeżeli znowu czujemy tutaj, mogę czuć więcej, to prawa ręka idzie od dołu. I ponownie albo tylko chwytamy za paluszki, albo jak nam się uda połączyć razem ręce, to łączymy, zaplatamy i rozciągamy wszystko. Pięknie ramiona, otwarta klatka i ponownie prosty kręgosłup. Nie mamy dużego wygięcia w kręgosłupie lędźwiowym w tym momencie, tak? Mamy prosty kręgosłup. Neutralna pozycja. Delikatnie napięty brzuch. Zostajemy na dwa oddechy. Długi wdech. I luźny wydech. Jeszcze jeden długi wdech. I luźny wydech. Mamy to. Rozluźniamy sobie ręce. Strzepujemy niepotrzebne napięcie. I teraz w tej pozycji unosimy biodra na wdechu, unosimy ręce na wdechu. Wydłużamy mocno całe ciało, możemy sobie odstawić kolana na szerokość bioder, żeby były troszkę luźniej. Bierzemy tutaj długi wdech. Na wydechu ręce idą do przodu, a my delikatnie zaokrąglamy kręgosłup. Na kolejnym wdechu dłonie za nami do tyłu, otwarta klatka piersiowa. Patrzymy w sufit i wydech jeszcze raz zaokrąglamy kręgosłup, ręce pchamy do przodu. Ręce w górę na wdechu. Na wydechu prawa ręka do przodu, lewa do tyłu. Na wdechu obie ręce w górę. Na wydechu zmiana, prawa ręka do tyłu, lewa do przodu. Na wdechu góra. Na wydechu zmiana. Na wdechu góra. Wydech, zmiana. Ostatni raz na każdą stronę, w górę wdech. Wydech, zmiana. Zostajemy. Sprawdzamy, czy biodra nie poszły za nami za bardzo do boku. Powinny zostać tutaj na prosto. Ręce mniej więcej na szerokość, na wysokości ramion. Na szerokości geograficznej ramion znajdują się dłonie. Zostajemy jeszcze na jeden pełny oddech. I ręce w górę, wdech.
I wydech, zmiana. To samo na drugą stronę. Prawa ręka do tyłu, lewa do przodu, dłonie mniej więcej na wysokości ramion. Tak jakby ktoś nas ciągnął mocno za prawą rękę, ciągnął za lewą i rozciągał nas w dwóch kierunkach. Bioderka prosto. Spokojny, długi oddech. I kolejny wdech, obie ręce w górę. Wydłużamy mocno kręgosłup, robimy wdech. Na wydechu ręce do przodu, okrągłe plecy. I jeszcze raz ręce do tyłu, za nami, otwarta klatka piersiowa. Wydech. Zamykamy klatkę piersiową, wypychamy ręce do przodu, z tej pozycji siadamy na piętach. Cały czas zaokrąglony kręgosłup, możemy przybliżyć sobie kolana. Delikatnie odwracamy teraz dłonie wnętrzem do sufitu. Na wdechu przyciągamy łokcie w swoją stronę, jak najwyżej. Łokcie są mniej więcej tak wysoko, jak może nie jak ramiona, ale minimalnie niżej, poniżej linii ramion, tak? Czyli łopatki ściągnięte, łokcie mocno do tyłu, klatka piersiowa otwarta, wnętrza dłoni w górę. Robimy długi wdech, patrzymy w górę. Wydech, pchamy powietrze. Okrągły kręgosłup. I wdech, przyciągamy do siebie łokcie. Wydech, pchamy powietrze. I wdech, przyciągamy łokcie. Wydech, pchamy powietrze, okrągły kręgosłup, broda do mostka. I jeszcze raz, wdech. I wydech. Uwaga, ręce w górę, wdech. Łączymy razem dłonie, wydech. Jeszcze jeden wdech w górę, wydłużamy kręgosłup. I wydech, opuszczamy dłonie, zostawiamy je na wysokości serca. Długi wdech. I długi wydech. Bardzo Wam dziękuję, namaste, za dzisiejszą praktykę. Jak zwykle jestem bardzo, bardzo ciekawa, jak Wam się dzisiaj podobało, czy ta praktyka była dla Was tak przyjemna i rozluźniająca jak dla mnie, bo specjalnie dzisiaj wybrałam dla Was takie ćwiczenia, które nie tylko fajnie wzmacniają ciało, fajnie wzmacniają kręgosłup, ale też które są przyjemne po prostu, po których się człowiek dobrze czuje, po których mamy takie rozluźnione ciało, ale właśnie też czujemy, że pracowaliśmy dzielnie na to ciało i teraz ono jest takie miękkie, ale też, no nie wiem, no po prostu dajcie mi znać w komentarzach, jak Wy się czujecie po tej praktyce. Ja już może nie będę mówiła, jak ja się czuję. I jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za to, że dajecie mi swoje propozycje do nowych filmików, bo jest to dla mnie bardzo duża inspiracja. Ja to wykorzystuję, tak jak zresztą widzicie. Dlatego jeżeli jeszcze macie jakieś propozycje do innych filmików, chcielibyście, żebym coś nagrała, to po prostu napiszcie w komentarzach poniżej, abym mogła to przeczytać, przetrawić i ewentualnie nagrać. Dziękuję Wam jeszcze raz za dzisiejszą praktykę. Życzę Wam wszystkim pięknego dnia. Powracajcie do tej praktyki. Powracajcie. Niech to nie będzie Wasz pierwszy i ostatni raz. Dodatkowo, jeszcze wtrącę taką małą dygresję, dodatkowo przejdźcie sobie do innej praktyki kręgosłupa. Na przykład praktyki na kręgosłup lędźwiowy, bo nagrałam też właśnie taką praktykę na dolny odcinek kręgosłupa, też jest bardzo przyjemna, więc będzie Wam na pewno bardzo dobrze w niej, możecie połączyć te dwie praktyki. Albo przejdźcie do praktyki na kręgosłup szyjny, czy odcinek szyjny kręgosłupa, bo jest też taką praktyką, po której rzeczywiście odzyskujemy tutaj znacznie więcej miejsca. Albo skorzystajcie z praktyki na zdrowy kręgosłup, też taką nagrałam i też gdzieś podlinkuję tutaj, żebyście mogli sobie też wykonać pełną praktykę na cały kręgosłup, tak to nazwijmy. Możecie nawet cztery części połączyć, jeżeli macie na to czas i chęci, i siły, i dać mi znać, jak się czujecie. Jak zwykle czekam na Wasze opinie, na Wasze komentarze, na Wasze sugestie i na wszystko, co chcecie tylko do mnie napisać, to piszcie. Jeszcze raz Wam dziękuję. Pięknego, cudownego dnia. Buziaczki. Pa, pa.